W nocy doszło do ucieczki dwóch bardzo groźnych bandytów. Słyszałaś? Czerwiński, Sokołow. No siedzą. Spotkajmy się o 8:00 pod fontanną. Na razie. Gdzie jest kurwa nasza kasa, ty psie? Stary, już mi się pierdali o głowę. Max świruje. Ma jakieś halucynacje. Zabawanej kasy nigdy nie znaleziono. A na nagraniu przesłuchania Czerwiński twierdzi, że to Dębski zabrał te pieniądze.